Witaj, zapraszam Cię do wspólnej praktyki samoobserwacji. Jest to ćwiczenie, które uczy nas, jak poszerzać swoją samoświadomość, jak budować relacje pomiędzy tym, co w nas mentalne, emocjonalne i cielesne. I jest też fantastycznym ćwiczeniem do tego, żeby uczyć się i rozwijać w sobie wewnętrzny spokój i równowagę. Ja nazywam się Agnieszka Górecka, jestem praktykiem oddechu i terapeutką. Jeśli chcesz dowiedzieć się o mnie więcej, wejdź na stronę www.agnieszkagurecka.pl. A teraz zapraszam Cię już do wspólnej praktyki. Usiądź wygodnie z wyprostowanym kręgosłupem albo stań tak, żeby kolana były lekko ugięte, żeby czuć podłoże, ale też żeby czuć się stabilnie i Twój kręgosłup, żeby był wyprostowany. Kiedy będziesz gotowa, powoli pozwól swoim powiekom opaść. Niech oczy się już zamkną, a Ty pozwól sobie na to, żeby dać sobie chwilę tylko dla siebie. Na chwilę w tu i teraz. Weź teraz kilka świadomych, uważnych, połączonych wdechów i wydechów. Niech Twój oddech płynie jak najbardziej naturalnie. Nie musisz nic zmieniać, nic poszerzać, pogłębiać, przyspieszać. Oddychaj w naturalny dla Ciebie spokój, natomiast daj uwagę temu, jak oddychasz. Bądź ciekawa, jaką jakość ma Twój oddech. Wdech i wydech. A teraz powoli przenieś całą swoją uwagę do swojego ciała. Za chwilę będziesz skanowała swoje ciało, podążając od palcy stóp aż po czubek głowy. Będziesz skanowała swoje ciało, czując je od środka. I co ważne, nie musisz nic zmieniać, nie musisz nic poprawiać, nic rozluźniać. Chodzi o to, żebyś tylko i wyłącznie zauważyła to, co się w Tobie w danym momencie dzieje. Pokieruj więc swoją uwagę do swoich stóp, do prawej i lewej nogi. Obejmij swoją uwagą to, co od środka do Ciebie od nich płynie, jakie wrażenia, jakie sygnały się pojawiają. Poczuj wszystko to, co do Ciebie przychodzi. I przesuń się teraz świadomością wyżej, w okolice łydek i piszczeli. Oglądaj z ciekawością od środka to, co Twoje ciało Ci teraz pokazuje. To, co daje Ci odczuć. Wdech i wydech. A teraz powędruj jeszcze wyżej, w okolice kolan i ud. Dostrzegaj wszystko to, co dzieje się w tych miejscach, którym dajesz uwagę. Teraz powędruj do bioder, pośladków i podbrzusza. Zajrzyj teraz swoją świadomością do brzucha i sprawdź, co jest tutaj. Jakie stąd wrażenia do Ciebie dopływają. Cokolwiek by to nie było, jest ok. Nie musisz tego zmieniać. Ty masz tylko to zauważyć. I powędruj wyżej w okolice splotu słonecznego, a potem klatki piersiowej. Jakie sygnały stąd do Ciebie płyną? Czy to jest dużo, czy mało miejsca? Czujesz jakiś zacisk, czy rozluźnienie? Cokolwiek by to nie było, jest w porządku. Tak właśnie ma być, tak właśnie jest. A teraz przesuń się jeszcze wyżej. W okolice gardła. Obejmij całą swoją przestrzeń gardła, krtani, aż do żuchwy i zaobserwuj, jakie wrażenia stąd do Ciebie dopływają.
Daj uwagę też swoim ramionom. Powędruj uwagą wzdłuż rąk aż do dłoni. Może jest tu jakieś łaskotanie, może drżenie, może jakaś wibracja. Zauważ to. I pokłuń teraz swoją uwagą w okolice żuchwy, ust, nosa, oczu i czoła. Obejmij uwagą całą swoją twarz. Co tu teraz się dzieje? Co do ciebie dochodzi? I przesuń się jeszcze wyżej, do czaszki, aż do czubka głowy. I weź jeden głębszy oddech. I przenieś swoją uwagę na myśli. Daj uwagę temu wszystkiemu, co pojawia się w tej twojej sferze mentalnej. Zauważaj myśli, które przychodzą i które odchodzą. Zajmij takie wygodne miejsce obserwatora. Nic nie musisz z tymi myślami robić. Ty masz je po prostu zauważyć. Obserwuj i puszczaj. Możesz sobie wyobrazić, że twoje myśli to chmury, które przepływają przez twoją głowę. A ty tylko z zaciekawieniem je oglądasz. Jeśli któraś próbuje cię porwać w analizy, to zauważ to i wróć do tego swojego bezpiecznego miejsca i do obserwowania. Nie musisz teraz się na tym skupiać. Po prostu zauważ, jakie myśli produkuje teraz twoja głowa. Jeśli nie masz żadnych myśli, to myśl, że ich nie ma, też jest myślą. Cokolwiek teraz odbierasz, jest w porządku. Zauważaj to i puszczaj niczym chmury na niebie. Płynące, niezatrzymywane przez nic, pchane przez wiatr. Wdech i wydech. I przenieś teraz całą swoją uwagę wraz z kolejnym wdechem na twój oddech. Zauważ, jak on teraz, w tym momencie płynie. Zauważ, jaką ma jakość. Czy jest płytki, czy głęboki? Czy jest luźny, czy spięty? Czy między wdechem i wydechem jest przerwa, czy też jest to oddech połączony? Obserwuj, zauważaj, bądź ciekawa. I kiedy tak oddychasz, to zauważ też, w jakim jesteś nastroju. Jak ty się teraz czujesz? Co to za klimat emocjonalny, którym oddychasz? Zapytaj siebie, nazwij to. Jak ja się teraz czuję? Cokolwiek by to nie było, jest w porządku. Może się czujesz spokojna, a może się czujesz zaciekawiona. A może w tobie jakaś niejakość? A może jakieś poczucie, nie wiem jak się czuję? A może jakieś odprężenie? Cokolwiek by to nie było, zobacz, czy możesz wziąć z tym oddech. Czy możesz powiedzieć temu tak, tak się teraz właśnie czuję, to jest w porządku. I biorę oddech z tym, co we mnie emocjonalne. Sprawdź też, gdzie to uczucie w tobie,
gdzie ono się manifestuje w ciele, gdzie go najwięcej, gdzie tego poczucia spokoju, albo może gdzie tego zaskoczenia, gdzie tej niepewności albo niejakości, gdzie jej czujesz w ciele najwięcej, potrafisz to znaleźć. Uruchom wyobraźnię. Nie musisz wiedzieć umysłem, po prostu poczuj. I z tego miejsca, gdzie czujesz tego klimatu emocjonalnego, tego nastroju najwięcej, weź oddech. Pozwól się sobie wraz z oddechem nim napełniać. Zupełnie tak, jakbyś napełniała się jakimś zapachem, który lubisz, który sprawia ci przyjemność. Wraz z oddechem jestem z tym, co czuję. Wdech i wydech. Już za moment poproszę Cię, żebyś powoli otworzyła oczy i wróciła do tego miejsca, z którego zaczęłaś swoją praktykę, do tego miejsca, w którym teraz się znajdujesz, żebyś powoli opuściła ten swój wewnętrzny świat i rozejrzała się dookoła, gdzie jesteś, jak się masz. Więc kiedy będziesz gotowa, powolutku otwórz oczy, rozejrzyj się, porusz karkiem, głową, możesz poruszyć ramionami, dłońmi, poczuj całą siebie. I pamiętaj, że w każdym momencie możesz wrócić do tego miejsca, do którego przed chwilą byłaś. Możesz dać sobie nawet pół minuty na to, żeby poczuć swoje ciało, żeby sprawdzić, jaka myśl w Twojej głowie, w tu i teraz. Żeby sprawdzić, jak Ty się czujesz i wziąć z tym oddech. Dzięki temu odzyskujesz siebie. Odzyskujesz swoją świadomość tego, jak Ty się masz na poziomie tych trzech obszarów, tych trzech sfer, w których funkcjonujesz codziennie, w każdej sekundzie i w której oddech jest obecny razem z nimi. Dobrego czasu dla Ciebie. Pozdrawiam serdecznie.